Hej, siemaneczko wam wszystkim, ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejnego vloga. Pod ostatnim vlogiem z zeszłego tygodnia pojawiło się 9 łapek w górę, tak więc myślę, że wam się podobało oraz pojawił się fajny komentarz. Możesz nagrywać częściej vlogi? Zdecydowanie lepiej się ogląda niż serię z gier przygodowych. Tak wiem, że na tym opiera się twój kanał. Osobiście przez serię z Anew Beginning wytrwałem tylko 3 odcinki. Dalej mnie znudziła, a vlogi jakoś tak przyjemniej się ogląda. Co sądzisz o mojej propozycji? Dlatego zdecydowałem się, że vlogi będą pojawiały się raz w tygodniu, dopóki nie kupię sobie lepszej kamerki. A planuję sobie kupić taką w grudniu, ponieważ w listopadzie chcę jeszcze odłożyć troszeczkę pieniążków, tak żeby w grudniu wydać te 3000, ponieważ tyle kosztuje kamerka, którą sobie upatrzyłem. No i sobie wtedy ją zakupię, będę nagrywał te vlogi wtedy jeszcze częściej. Być może założę sobie osobny kanał, na którym te vlogi będą się pojawiały. Ponieważ nie chciałbym zaśmiecać tego przygodomaniaka, ze względu, że ten kanał ogólnie chcę opierać o gry przygodowe, a nie o vlogi. No ale zdecydowałem się, że jeszcze w tym czasie te vlogi będą pojawiały się na tym kanale. No a jak kupię już tą lepszą kamerę, to wtedy założę sobie nowy kanał. Jak on będzie się nazywał, tego jeszcze nie wiem, ale te vlogi tam będą się właśnie pojawiały. Niekoniecznie będą dotyczyły gier, ale właśnie jakieś takie kreatywne rzeczy chciałbym tam stawiać i robić. Tą kamerką ogólnie mógłbym nagrywać vlogi w terenie, ale co prawda ta kamera nadaje się chyba tylko do kręcenia horrorów. No, to taki horror, który sobie nakręciłem z nudów. Słuchajcie, wczoraj był piątek, nie nagrałem sobie żadnego odcinka z gierki, ponieważ mi się nie chciało. Dzisiaj jest sobota, powinienem wrzucić jeszcze odcinek z Anew Beginning. Jeżeli uda mi się go nagrać, to go jeszcze dzisiaj wrzucę wieczorem. A jeżeli mi się go nie uda nagrać, no to wrzucę go jutro, gdzieś w południe, a wieczorem wrzucę ostatni odcineczek z Księgi Trzeciej z Dreamfall. No tak, niestety, jest to już ostatni odcineczek z Księgi Trzeciej. Na Księgę Czwartą będziemy musieli troszeczkę poczekać, ponieważ spolszczenie jeszcze nie wyszło. Kiedy się pojawi, tego nie wiem, ale Music TV napisał mi w komentarzu, że spolszczenie Księgi Czwartej powinno pojawić się w listopadzie, tak więc jeżeli się tylko pojawi, ruszamy od razu w dniu premiery spolszczenia, ruszamy od razu z Księgą Czwartą. No chyba, że nie uda mi się tego uczynić, ponieważ od 13 listopada będę w szpitalu. No właśnie, będę w szpitalu. Rok temu miałem zabieg, operację robioną na kości ogonowej. Niestety problem się nawrócił. Po raz kolejny muszę iść do szpitala. Będę cięty przez chirurga, co wcale nie jest fajne. No ale cóż, no. Konieczność. Muszę, to muszę. Tak więc od 13 listopada będzie przestój na moim kanale. Pewnie przez 3-4 dni, 5. Pewnie tyle będzie gdzieś trwał mój pobyt w szpitalu. Kiedy wrócę, będę na zwolnieniu lekarskim, tak więc będę miał więcej tego czasu, żeby nagrywać dla was filmiki z gierek. A to dobrze się składa, ponieważ 15 listopada, z tego co się orientuję, ma premierę gierka Silence. Jest to fajna gierka przygodowa. Silence The Whispered World 2 jest to kontynuacja poprzedniej części o tym samym tytule. W grze wcielamy się w 16-letniego chłopaka imieniem Noah, poszukującej swojej młodszej siostry w świecie snów znanym Silence. Na miejscu okazuje się, że magiczna kraina również jest spustoszona przez wojnę, więc chłopak dołącza do grupy rebeliantów walczących ze złą False Queen. To co jest fajne, że gra pojawi się w pełni spolonizowana. Oprócz polskich napisów będziemy mogli cieszyć się też polskim dubbingiem. Musimy udać się do bunkra! Tak więc kiedy wrócę ze szpitala, od razu zacznę ją nagrywać dla was. Chciałbym też do tego 13 listopada zakończyć seryjki z Anew Beginning i z The Curse of Monkey Island. Pierwszy odcineczek zresztą z tej gierki pojawi się w poniedziałek. Dlaczego chciałbym zakończyć? No bo tak, no bo chciałbym od tego momentu, kiedy wrócę ze szpitala, nagrywać coś nowego,
Będę miał wtedy więcej czasu, tak więc chciałbym, żeby te odcinki z innych gierek pojawiały się wtedy częściej. Chciałbym też powrócić do Life is Strange, ponieważ nagrałem 2 sezony. Mam cały czas tą gierkę zainstalowaną na swoim dysku, tak więc myślę, że może do tego 13 listopada, w międzyczasie, kiedy będę nagrywał The Curse of Monkey Island, nagram sobie jeszcze 3 sezon z Life is Strange. Mimo tego, że ta gierka naprawdę nie miała zbyt wielkiej oglądalności na moim kanale. No ale cóż, mam tą gierkę, mi się ona osobiście podobała, jest to fajny film interaktywny, tak więc myślę, że warto zakończyć tą seryjkę. Ostatnio otrzymałem też komentarz pod filmikiem z Agaty Christie The ABC Murders od Emilii Buczek. Wiem, że ten film nagrywałeś dawno temu, ale skoro w pierwszych minutach wspomniałeś o Syberii, to może miałbyś ochotę nagrać tą kultową grę? No właśnie, na pierwszy kwartał 2017 roku ma mieć premierę gra Syberia 3, tak więc myślę, że warto by było sobie przypomnieć część pierwszą oraz część drugą. I to jest też dosyć fajny pomysł. Jeżeli nie będzie żadnych fajnych premier gier przygodowych, to wtedy sobie zainstaluję właśnie Syberię 1, przejdziemy sobie ją do końca, zainstaluję sobie Syberię 2, przejdziemy sobie ją do końca, no aż w końcu pojawi się Syberia 3, no i wtedy ruszymy z Let's Playem w dniu premiery. Tak na sam koniec dodam jeszcze coś o Mafii 3. Jak sami wiecie, na moim kanale nie pojawia się już Let's Play z tej gierki, ale jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają wszystkie zakończenia w tej gierce, zapraszam was na kanał Dasbuero TV, gdzie znajdziecie wszystkie zakończenia z Mafii 3. Oprócz wszystkich zakończeń z Mafii 3 znajdziecie tutaj również zakończenia z innych gierek, jak i Let's Play z różnych tytułów. Dodatkowo znajdziecie tutaj unboxingi oraz testowanie różnych sprzętów komputerowych. I nie bójcie się, że kraj pochodzenia to Niemcy i że filmiki są w języku niemieckim, ponieważ koleś naprawdę umie i rozumie język polski. Tak więc jeżeli macie do niego jakieś pytania, możecie śmiało pisać w języku polskim, a on wam odpisze. A tak na sam koniec, króciutki refren piosenki, który napisałem i nagrałem, ponieważ chciałem przetestować swój mikrofon, jak sprawdza się w tej roli. Im bardziej się starasz, tym gorzej wychodzi. Niech skończy się wreszcie ten pieprzony pościg. Czujesz, jak pocisk przebija twe serce. Umierasz od strzału, goniąc za szczęście. Im bardziej się starasz, tym gorzej wychodzi. Niech skończy się wreszcie ten pieprzony pościg. Czujesz, jak pocisk przebija twe serce. Umierasz od strzału, goniąc za szczęściem. Była na tyle, moi kochani, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego vloga, trzymajcie się, piona!